Narkotyki, alkohol, dopalacze czy papierosy to tylko kilka z wielu zagrożeń, jakie mogą czekać na młodzież. Okres dojrzewania jest okresem buntu, lekceważenia i kwestionowania wszystkiego, przed czym ostrzegają rodzice i szkoła. Dlatego też ryzyko uzależnień w tym wieku gwałtownie wzrasta. Temu zjawisku można jednak skutecznie zapobiegać. Przede wszystkim poprzez psychoedukację, poprzez uświadamianie młodzieży, jakie zagrożenia są szczególnie niebezpieczne, na jakie rodzaje zagrożeń są ludzie młodzi szczególnie podatni oraz jakie są czynniki chroniące. Oprócz zwiększenia świadomości na tematy związane z konsekwencjami uzależnień, warto wśród dzieci i młodzieży promować postawy asertywne i prozdrowotne, ponieważ diagnozowanie i leczenie uzależnień jest bardzo kosztowne i wymaga często indywidualnej terapii. Jest to bardzo indywidualna kwestia i nie ma tutaj uniwersalnej recepty, którą można by było zastosować do każdej osoby, która ma tego typu problemy. Typy uzależnień, skuteczna ochrona przed nimi oraz pomoc w momencie zaistnienia problemu to tematy omawiane w ramach projektu Pomyśl o tym inaczej. Dzieci, młodzież, a także dorośli podczas cyklu spotkań uzyskali fachową wiedzę na tematy związane z ryzykiem uzależnień. W mojej ocenie ten projekt jest bardzo pożądany i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Szczerze powiem, że nawet nie liczyłam, że taki będzie odzew na ten projekt i jestem bardzo zadowolona, że młodzież, szczególnie chodzi mi o młodzież, że młodzież chce być świadoma i chce mądrze kierować swoim życiem. W czasie warsztatów prowadzonych przez psychologa uczestnicy zdobywali wiedzę między innymi na tematy związane z relacjami interpersonalnymi, zależnościami społecznymi i emocjach. Przede wszystkim zyskuje dużo większą świadomość na temat mechanizmów, jakie rządzą ludzką psychiką, dużo większa świadomość na temat swoich emocji, na temat tego, co dzieje się w umysłach ludzi. Także myślę, że to są bardzo przydatne informacje. Młodzież codziennie spotyka się z różnymi rodzajami uzależnień i często ma problemy, aby skutecznie się nim przeciwstawiać. Dlatego też spotkania w ramach projektu Pomyśl o tym inaczej są pozytywnie odbierane przez uczniów. Dowiaduje się rzeczy, których nie można się dowiedzieć w szkole, a w internecie często, powiedzmy, w najbardziej popularnym medium są albo przekłamane, albo niewytłumaczone. To jest po prostu wiedza, której na próżno szukać gdziekolwiek tak naprawdę. Projekt Pomyśl o tym inaczej został dofinansowany z budżetu gminy Ostrowiec z zadań przeznaczonych na profilaktykę uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym. Projekt jest skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych.